Hej, 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 witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Gdymana Cascade 2 i w tym razem, że może inaczej, w poprzednim odcinku na końcu zaimponowaliśmy dla Glodii poprzez skok do wody i nie teraz... Nie lubię, kiedy odchodzisz, ale lubię patrzeć i trzeć na twój chód. I teraz lecimy dalej i tutaj mamy coś wyznaczone, więc zobaczmy. Witaj w moim ogrodzie, a raczej w jakby ogrodzie, bo jest tu tak sucho. Tak. A myślałaś kiedyś, żeby go podlać? Ciekawy pomysł. Może mi w tym pomożesz? To jest dobry pomysł. Pompa dodawa. To jest chyba ta pompa. Tylko pytanie brzmi, jak tu ją odpalić? Aha, to na to wskoczę może po prostu i kliknę te trzy razy. Znaczy, nie wiem, czy po prostu wezmę to. Aha, raz, dwa i trzy. No to powinno zadziałać. I udało się. Kup poddawać. No i spoko, możemy poddawać. Pytanie moje jest takie, czy ja mam to długo. Aha, muszę to tak jakby trzymać do końca, no spoko. Aż wyrośnie tutaj, jak widzicie, ananas, więc okej, okay, można, można. No super sprawa. Dobra, więc tak, mamy 4, więc już całkiem niezły wynik. Ale chciał za mały, no niestety. A tu jest papryka, co się stanie? A, to będzie eksplozja chyba. A później, 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 później. Nie, no nie wiem, zobaczymy. Więc tak, mamy 9, więc jeszcze 3, 2 i tutaj za chwilę będą wszystkie gotowe. Okej, okay. Została. Jak to jeszcze dwie? Jedna. A, dobra. Och, cóż za piękny ogród. I to dzięki. I te papryki się nie kończą. Okej, okay, to coś tam mówiła, że fajny ogród, a my możemy iść dalej. Witamy w owocu. To w ogrze, w której szczęśliwe panie rywalizują o główną nagrodę. O mnie. Owocowo? Ta nazwa jest bez sensu. A ty może masz być główną nagrodą? Ach, dużą i sprytną. Dobra, dobra. Pobudziłeś mój apetyt. Co mam zrobić? To dość proste, moja pani. Musisz zebrać dostateczną ilość owoców i zrobić to z gracją. Żaden problem, prawda? Więc do roboty. Okej, mamy owocową grę jakoś. Zbierz 7 owoców. No dobra. A to jest owoc, czy nie? Nie wziąłem tego. Brawo nam. To jest chyba przyspieszenie, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, mamy jedną. Widzę, że mamy tutaj walkę... Walkę z różyczką. Violettą. I tam jeszcze moto jest. Aha, tak to działa. Dobra, czaje bazę. Tu moto mi bije, czy jak? Wie, to bo ja przegrałem w tym momencie. Dwa. Nie zabieraj ze mną. No i o to chodziło. Zabrał mi. Zabrała mi. No okej. Okay. Mam. Przegrywam. Wie co, ja będę tutaj tak troszeczkę chytrze grał. No to mi jak widzicie nie wyszło. Ale cóż, poradzę na to niewiele. Wie co? Bo trochę mi to słabo wychodzi. Różyczka ma już 6. Stój. No nie, no przegrałem. Dobra, różyczka jest za mocna. O, hura dla każdego, głównie dla mnie, wygrałam. Ja chcę jeszcze raz. Okej, okay, runa pierwsza, 207 owoców, czyli będzie kilka rund. Spoko. Dobra, mamy jeden, mamy drugi, mamy trzeci. Jak ona się tak tudlała? O, tak się ona tudlała. Okej, okay, okej. Okay. Nie, wiecie co, na spokojnie powiem wam. Tak mi się wydaje. Może weźmy ją, zaatakujmy. Okej, okay, dwa poleciały i dwa też zniknęły, ale nic nie szkodzi. Mamy czwarty owocek, ananasek, ananasik, znaczy się. Tak, o to chodzi. Ło, był unik teraz z mojej strony, piękny. Wie co, ja teraz sobie uciekam. I te ananasy, o, poleciały, dobra, mamy szóstą sztukę, więc przydałoby się to wygrać. Niech tutaj zlecą, nie ma co z nimi walczyć. Z tego co zauważyłem. Ale unik! Violetta ma 5! Oż ty, Violetta!
Ha. Wow. No widzę, że brało. No kurczę, dajcie mi tego jednego. Może atakować kogoś. Violetta? Dobra. Wyeliminujmy nasze przeciwniczki. Jozda! Jest! Glowia wygrała! I znów wygrałam! Kolejny raz z rzędu! Tylko tak dalej, droga Glorio! I co, kolejna runda? No nie! 10 obozów! Jaj! Jakie te gierki nie są wcale takie proste! Ha. I co tam, dużyczko, powiesz na takie zagrywki? Chodź ty, Violetko. Ja to tak się nie chcę bawić, ale jak mnie zmuszasz, to atakuję! To atakuję. Oż ty moto, nie ma takiej opcji nawet, że ty możesz mnie pokonać. Gloria top 1, jak zawsze, musi być. O, dobra, gonią mnie skubańce. Ja, mnie nie tak łatwo dogonić, jeszcze jest taki problem dla nich. O, ale unik był. Znaczy, z szczęściem może raczej. Dobra. Violetka obrywała troszeczkę. To jest nasze. Unik! Nasze przyspieszenie znaczy się. Dobra, mamy ogólnie to jest to druga, więc dobrze jest. Co ona tak dwa na raz wzięła? Tak być nie może. Czekamy. Nie, tu nikt nie zabił ani. Dobra, widzę, że jest dziewiąta i czy będzie nasza? Jest nasza. O! Easy. Łatwo było. Łatwo. To? Zbieranie owoców to niezła zabawa. Kozacko jest, powiem wam. Trzecia runda, okej, 12 sztuk, tym razem może być ciężej, ale co to dla nas? Patrzcie, poleciał pierwszy, czy by wygramy? Jest. Ło, goni nas, to chyba jest dużyczka. Patrzcie jaka zawzięta. No i dwóch się bije, trzeci korzysta. A tym razem Violetka to była. Dobra, przegrywam. A nie chcę przegrać w ostatniej rundzie. Bo to tak nie za dobrze. Co się z tą dużyczką dzieje? Już ma 3 sztuki, 4 sztuki? Z tym. Jest jedno nasze, jest drugie nasze, jest trzecie nasze, jest czwarte nasze, jest piąte nasze. Kombo! Breaki. Odczep się ty. Jak ta dużyczka już płuje. Ty, skubancu. Dobra. No spokojnie, 6 to jest 7 obok, okej. Okay. Violetka ma 4, Violetka, świetne zawodniczki tutaj, no ale nie. Gruba sprawa jest ogólnie, a dosłownie nawet. Tutaj nieco ją poturbowałem, ale o to chodzi, to jest sport. Tu nie ma miejsca dla miękkich, tylko do twardych. Okej, okay, mamy dyszkę, a nasi przeciwnicy piąteczki. Więc jest dobrze. O, ona nas nie dogonia, całe szczęście. Mamy 11 i 12. Dobra, nie mamy, ale może teraz? Jest, pięknie, ale to była zacięta walka. Znów wygrałam. Kolejny raz z rzędu. Tylko tak dalej, droga Glorio. Udało się. To było niezłe, maleńka. Dzięki. To kiedy będę miała swoją chwilę z nagrodą główną? Niedługo, maleńka, już niedługo. Moto musi tylko zrobić kilka rzeczy. Taki mały biznes. Zaczekaj tu, a ja za chwilkę wrócę. Wiesz co? Ja się tu trochę rozejrzę, a ty do mnie dołączysz, jak już pozałatwiasz te swoje sprawy. No dobra. Czyli teraz idziemy do różyczki. Zobaczmy, co tam o niej słychać. Może porozmawiamy o czymś. Dobra. Hej, lubisz grę w kręgle? Cóż, w zasadzie nigdy. Super! Zobaczymy, czy mnie pokonasz. Jeśli tak, dostaniesz monetę. Lubię dostawać monety. Gdzie jest pula? Patrzysz na nią. To znaczy, patrzyłabyś, gdybyś mogła widzieć siebie. Zbijaj te kręgle przy użyciu ruchu przewrotem. Aha, wyrzuć strajka, czyli to chyba wszystkie zbija się strajk tak zwany. Czekajcie, Q to jest rzut, więc no to chyba jakoś tak trzeba... Czułem linię, dobra, tak, szukałem. Może pobiłaś czyjś rekord, ale... Jeszcze raz. Dobra, to nie był strajk, ale... Aha, czyli muszę od razu go strzelić. Nie! Jeszcze raz!
Dobra, to damy radę. Trzeba jakoś na prosto pewnie od tak. Jeden został. Dość blisko, ale trzeba lepiej. Chyba, żebym jakoś tak od boku to zrobił. Nie, bo się nie odbija. Myślałem, że się odbije. Prawie. I prawie dostałaś od... To jest dwa zostały. Mi się wydaje, że to pod względem szczęścia zależy. Ale wynik nie jest... Jakoś może lekko w lewo, tak. No, jeden został teraz, jak widzicie. No, to z szczęściem moim zdaniem. Więc za chwilę tak, powinno jakoś wyjść. Może tak w prawo lekko. O, no i udało się. Lekko w prawo i po sprawie. Udało ci się! Pobiłaś mój wynik. Jestem ci winna to. Pobiłaś mój wynik. To ładnie. Hej, Hipoglorio. Bardzo ciekawe zagranie. Bardzo ciekawe. Dobrze, że się podoba. A co się stało z naszyjnikiem, który mi obiecałeś? Słuchaj, będę z tobą szczery. Ten naszyjnik był dla mnie, ale następny już będzie dla ciebie. Dobra. Jest coś w tym moto-moto, co nie wzbudza zaufania. Co ta Gloria w nim widzi? Poza gładką gadką i wyglądem. A może ty się w nie kochasz, Melman? Powiedz szczerze. Cóż, no, czuję pewien zamęt, jeśli już o to pytasz. Powinieneś powiedzieć Glorii o swoich uczuciach. Bo jeśli nie, no to możesz się sobie wsadzić, wiesz. Najpierw muszę odciągnąć Glorię od moto-moto. Hej, mam pomysł. I aparat! Może byś za nim poszedł i pstryknął kilka fotek jego niecnych uczynków? Ja? No ja nie wierzę, że mówisz do mnie. Skąd ty w ogóle możesz wiedzieć, że ja lubię takie rzeczy? No skąd? Dziękuję. Uważaj, żeby cię nie zobaczył. I uznajmy, że tej rozmowy nigdy nie było. No dobra, czyli mamy zrobić zdjęcia dla wszystkich hipopotamów. Znaczy dla Różyczki, dla Wioletki i nie wiem, jak reszta się nazywa. A moto też? Znowu ty? Spadaj. No, złe zdjęcie. Hej, zrób zdjęcie moto, jak rozmawia z dziewczyną. Upewnij się, że na zdjęciu... Tak jest! Zrób teraz zdjęcie! Dobra, nie wiedziałem, że muszę przybliżać. Nie rób innych zdjęć. Okej, wybaczę, że tutaj mogło się jakieś takie chwilowe cięcie usłyszeć, czy coś w tym stylu, ale po prostu gra mi się włączyła znowu. To mi się wydaje, że chodzi o to, że ta gra jest już dosyć, że tak to ujmę, stara. Znaczy ma trochę lat, może i tak przez to. Nie bez wiem. Zdjęć. Co to ja? A tak. Spijałem nektar twojej głowy. Hej, bez zdjęć. Skubany, coś mi zrobił. Znowu ty? Spadaj. Albo patrz, mam już dużyczkę, zdjęcie z dużyczką zrobione, więc okej, elegancko. Nie mogę skakać, to jest minus. Dobra, ja tutaj stoję plecami i teraz idzie tam, nie wiem w sumie jak ona się nazywa. Wiem, że w niebieskim to jest Wioletka. Dokładnie tak. O tak. Potrząsajcie, siostry, tym, to, co macie, jeśli wiecie, co to, lubię. To jest Lili. Może przełożymy to na później. Więc okej, jeszcze trzy osoby, trzy hipopotamki. Panie hipopotamy, no powiedz. Dobra, gdzie teraz idziesz? Powiedz mi. Gdzie tam? O, do Wioletki idzie. No ładnie, panie Bez aparatów. Taki dzik, taki byk. Poleciał na mnie, że tak można. To ująć. No nie, wycofał się, skubaniec. Dobra. Idzie teraz tam, więc tutaj w krzakach. No i proszę, zdjęcie z tulip. Nie ważne, że plecami, ważne, że... Może przełożymy to na później. Ważne, że można takie zrobić. Więc w sumie bardzo dobrze.
Więc jeszcze dwie zostały, Violetka i nie wiem, jak ta druga się nazywa. Ale zaraz się dowiem. Więc tak, a tu jest Violetka. A nie wiem, w sumie, dobra, jest zostać. Żadnych paparazzi. A i co, skubańcu, teraz powiesz? Co powiesz? Fota leci. Dobra. Przestań mnie śledzić. Gdzie on teraz? No też nic nie robię ci, gościu. A, on idzie tam. Czy tam? Dobra, tam idzie. A, to tu jest to, który szukałem tak jakby. Mamy zdjęcie. Flora się nazywa ona. Więc została jeszcze... Słodka wisienko. I jeszcze ta o tutaj. Więc ja się schowam tutaj za tą skałą. I poczekam. No nie, tylko że mi nie zablokowało nic. A, dobra, nieważne. Co jest? Nie bolą cię? Hej! Skubańcu ty! Jadź. O, teraz zaliczyło, no proszę, Violetta. Siecie, Violetta jest i proszę bardzo, udało nam się... Florio, obudź się szybko! Mam tu zdjęcia Moto, które musisz zobaczyć! Ach, Melman, mówiłam, żeby mnie nie budzić. Spójrz, to Moto flirtujący z dziewczynami. Siedziało, kiedy ty tu spałaś. Śledziłeś go i robiłeś mu zdjęcia? Melman, co jest z tobą? Cóż, cierpię na podagrę, 23 różne gorączki, reumaty. Dlaczego zachowujesz się jak zazdrosny chłopak? Nie, wcale nie. Ja się tylko o ciebie troszczę, Glorio, ponieważ... ja... Nie musisz się o mnie troszczyć. Jestem duża i potrafię o siebie zadbać. I się pogniewała. No cóż. Dobra, nic na to nie poradzimy. Okej, więc w takim razie znowu nie wiem, co mam zrobić w tym momencie. Ale nie, wiem, bo w sumie popatrzcie. Znaczy nie wiem, ale tak... O, tutaj muszę iść. No i git w sumie, w takim razie dobra. Więc jak na razie sobie zakończymy. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, oceniajcie. Z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.